Siemano widzowie, drugi dzień bycia chorym i jak słychać dalej, że tak powiem, ciężko mi się mówi, ale dzisiaj jest już troszkę lepiej niż było wczoraj. Już tak gardło mnie nie boli, za to mam katar i to jest chyba jeszcze gorsze, mam jeszcze bardziej zapchany nos. Ale widzowie, stoję przed naszym licznikiem subów, który dalej nie został zmieniony, ale oczywiście wy możecie go zmienić, ponieważ tam niżej klikając subskrypcję możecie, prawda, zwiększyć tą liczbę, ponieważ tu już mamy 253 tysiące, a fajnie by było mieć 254, a tak ogólnie to fajnie by było mieć na przykład ponad 300, a w ogóle fajnie to by było mieć milion, a mamy już 1/4 miliona, więc to jest naprawdę dobry wynik. Pora teraz, że tak powiem, zrobić razy 4 to wszystko i w ten sposób będziemy mieli super, że tak powiem, kanał na milion i to będzie fajne. I tam z tyłu mam 3 przyciski srebrne, a fajnie by było mieć też złoty i wtedy bym go powiesił w jakimś naprawdę wybitnym miejscu. No ale do miliona to jeszcze pewnie troszkę sobie poczekamy. W każdym razie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie maski i te maski pozwalają nam dzięki temu wchodzić w dym, co zresztą przetestowaliśmy. Może wiecie co, pójdźmy po te... to mi się nie podoba. Co to jest za dym? Ej, tam też jest! Tu też! Ej, dobra, czekajcie, to jest dym, czekajcie, mogą mi się przydać maski w tym momencie, więc ja szybko zalecę sobie po maskę, bo poszedłbym za tym dymem, chętnie bym go sprawdził, dokąd on prowadzi, ale żeby to zrobić, to ja potrzebuję tą maskę. Bez maski to ja się teraz w ogóle nie ruszam, ja już ją biorę w tym momencie, muszę ją zresztą też przekazać innym osobom tutaj na serwerze, ale przede wszystkim muszę zabrać swoją. Uwaga, maska tosta, bierzemy ją, zakładamy tą maskę, o nie zdążyłem, 1102. Dobra, mamy maskę gotową, możemy w tym momencie iść za naszym, no chciałem powiedzieć szczęściem, ale to zdecydowanie jest nasze nieszczęście, ponieważ ten dym, że tak powiem, wcale fajny. Patrzcie, tam to idzie aż. Ej, dobra, to jest jakaś droga, to do kogoś prowadzi. To do kogoś prowadzi, jest tak, czekajcie, zerknijmy, tu jest. Czemu przed moim domem akurat? Tu, potem tam. Tam, później idzie tam. Później pewnie tam gdzieś za tym. O, tam jest, patrzcie, tam. Tam. I to idzie aż za ten toster tam gdzieś. Tam widzę, że jest jeszcze jeden jakiś dym. Ej, dobra, czekajcie, pójdźmy po kolei w tym. Ja muszę, wiecie, co sprawdzić, ja jestem ciekaw, czy te maski działają na ten dym. Czy teraz mnie będzie biło, uwaga, wchodzimy w ten dym. Okej. Dobra, to jest mała ilość dymu, ale nic mi się nie dzieje, jest git. I nie, żadnych obrażeń nie dostaję, żadnego zatrucia nie dostaję, jest git. Czyli chyba to działa, o ile ten dym to jest ten sam dym, co Katnap, że tak powiem, rozprzestrzenia. Ale mam nadzieję, że tak, dobra. Idziemy tu, musicie mi wybaczyć widzowie, ja jak chory nagrywam, to po prostu ciężko jest. Nie wiem, możecie mi rzucić zdrówka w komentarzach. Dobra, mamy tu kolejny dym, okej, zajdźmy dalej. Gdzie jest kolejny? Dobra, tu jest kolejny. Okej, ciekawe, czekajcie, policzmy ile ich jest, może to będzie miało jakieś znaczenie, jest tak. Tam był... Czekajcie, jeszcze raz. Było tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, tu jest trzeci za nami. Okej, idziemy do czwartego. Dobra, czwarty jest tu. Okej, to faktycznie prowadzi w tamtą stronę, tam. Okej, to był czwarty, teraz idziemy do piątego. Ciekawe, czy to będzie miało jakieś znaczenie. Trzeba to policzyć, bo może akurat. Właśnie, czy ja mam aparat. Musimy... Ja jestem detektywem, ja normalnie robię dokumentację tego. Tu by idealnie widać, że są trzy. Okej, więc zrobimy sobie zdjęcie. Mamy dowód pierwszy. Dowód pierwszy, ja w ogóle nie mam mojej książki z albumem, żeby chować gdzieś to wszystko, ale spokojnie, będziemy to chować, później sobie ją ogarnę. Chyba aż tyle zdjęć teraz nie będziemy robić, ale zobaczymy, dokąd to wszystko prowadzi. Dobra, tu był dym, teraz tam kolejny wyżej. Dobra, podlećmy sobie może trochę, pyk, tu. Teraz tu jest dym, tu. O, miałem to liczyć, zapomniałem liczyć. Dobra, czekajcie, cofnijmy się, bo ja wiem, który był czwarty. Tamten był czwarty. Więc szybko cofnijmy się tu i policzmy ile ich jest jeszcze, bo miałem to wszystko liczyć, a już mi się zapomniało. Dobra, to są jakieś pigliny. Jest tak, to był czwarty, piąty, szósty, siódmy. Dobra, siódmy to jest. Nie mogę lecieć, bo ja wtedy tego nie liczę, trzeba normalnie iść. Siódmy, ósmy, dobra, ósmy za nami, okej. No szybko, przez to mylitrem i tak powoli się idzie. O! Dobra, ósmy. Dobra, tu jest dziewiąty teraz w tym momencie, dziewięć, okej, czy my idziemy na Jetowicę w ogóle, jakby tam dawno nie było. Dziewięć, dobra, tu mamy dziesiąty, dobra, to idź gdzieś tutaj dalej, o kurczę, tu jest jakaś dziura. Dziesięć, nie bijcie mnie, co to jest? Jedenaście, dwanaście i tu jest... Ej, dobra, to mi się nie podoba, co tu się wyprawia teraz, nie? To mi się nie podoba. Ej, dobra, to jest ciekawe w tym momencie. Okej, ej, co to jest za miejsce? Ej, to wygląda jakby co było coś od Katnapa, szczerze mówiąc. Czekajcie, zróbmy zdjęcie tego. Zróbmy najpierw zdjęcie może
stańmy w tym miejscu, coś takiego, żeby było widać wszystkie te dymy, okej. Tak, pyk. Mamy dymy i teraz dokąd to prowadzi? Prowadzi to do czegoś takiego, oddalmy to, o, pyk. O, dobra, mamy zdjęcie kolejne zrobione. Będę musiał to pokazać chłopakom, bo mi nie uwierzą. A dobra, ale co to jest za miejsce, totalnie nie mam pojęcia. Czy ja chcę tam schodzić na dół? Kurczę, no nie wiem. Kurczę, no powiem wam szczerze, że nie wiem, czy chcę tam schodzić na dół. Szczerze mówiąc, nie do końca jestem do tego przekonany. Tam są jakieś command bloki. Ej, do czego to służy? Jest ich więcej. Boję się w to klikać, szczerze mówiąc. Nie chcę tam schodzić. Nie chcę tam schodzić, bo boję się, że coś się stanie złego. Ale wiemy, że coś takiego jest. Muszę tu przyjść z chłopakami, muszę im to pokazać. Muszę... Ja im powiem w ogóle, że takie coś jest i może tu przyjdą. Może nawet beze mnie. Ja nie wiem, czy ja tu chcę przychodzić, szczerze mówiąc. W każdym razie muszę to im pokazać. Dobra, zdjęcie mamy zrobione, więc to jest w sumie najważniejsze. Dobra, chyba tyle. Wiecie co? Idę do nich. Przekażę im też te maski. Przekażę im maski, bo mogą mi się te maski przydać na pewno na tą podróż. A właśnie, sprawdzę jeszcze tutaj. Czy tutaj ten dym jakoś na mnie wpływa? Uwaga. Nie. Jest git. Stoimy w środku dymu i jest git. Nie wygląda to na to, żeby to jakkolwiek nam, że tak powiem, szkodziło. Jedyne co, to przydałoby się sprawdzić, jak to działa na nas bez maski, ale... To już wolę sprawdzać, nie jak będę sam. Wolę to sprawdzić w jakimś większym gronie. W razie jakby mi coś się stało, to żeby... żeby ktoś mnie uratował. A nie, że kurczę, ja jakoś zemdleję w tym dymie i mnie później Katna gdzieś zabierze. Dobra. Wracam z powrotem na... może wiecie co, ja najpierw zalecę po te maski. Zalecę po te maski już najpierw. Więc ile było tych? Chyba 11 czy 12? Dobra, miałem to policzyć, tak tego nie policzyłem tak jak należy. Więc szkoda, będzie to trzeba policzyć jeszcze raz, jak to będziemy iść zaraz. Albo jakoś się przelecę i to... Dobra, policzę to potem. Dobra, zabierzmy te maski i po prostu wszystkim je wręczmy, tak żeby każdy po prostu miał swoją maskę. 1, 1, 0, 2, dobra. I bierzemy maskę jedną, bierzemy maskę drugą. Tych, dobra. I maskę trzecią. Dobra, mamy trzy maski. Przekażę, nie wiem czy przekażę je wszystkim teraz, ale mam nadzieję, że chociaż Palionowi i Dave'owi tak, bo nie wiem czy Milki jest, ale Milki to przekażemy przy okazji gdzieś potem. Dobra, lecę do chłopaków. Muszę im przekazać te maski, zobaczymy. Zobaczymy co to jest za miejsce, przekażę im też te zdjęcia i jakoś to będzie. Dobra widzowie, lecę do chłopaków, mam nadzieję, że mi się te maski spodobają. Ja wiem, że one nie są kolorowe, wiadomo, fajne by były kolorowe, no są zwykłe takie podstawowe czarne, aczkolwiek może da się jakoś kolorować, w sumie tego nie sprawdziłem, ale możemy to sprawdzić kiedy idzie, może sobie chłopaki sami to sprawdzą i sami sobie pokolorują, zobaczymy. Nieważne, zajdźmy w takim razie do nich i zobaczmy, czy są w ogóle gdzieś tutaj, halo, tutaj koło domu nie ma. Czy są... O! Są na chacie do... Palion! Ja nie Palion! Wiem, co się jest, to za maska! A właśnie, bo ja tej maski nie ściągnąłem, no ja właśnie w tej sprawie, czekaj, wbijam do ciebie, jest Dave u ciebie? Ty masz na twarzy! O, jest tu, jest, widzę już go jak kroczy, dobra. Ale ty masz na twarzy! Yo, zapraszam tu, zapraszam, jestem tutaj. Fajna maska? Ale kamikadze! Co to jest? Ej, mam dla was maski, tu jest dla ciebie Palion i tu jest dla ciebie Dawid. No weź, tu przecież to cię chroni przed tym dymem! Założyć po prostu? No jasne, że tak. O, jak wyglądamy. Jak zawodnicy, prawda? Jak terminatorzy, dokładnie. Ale dobra, czekajcie, bo ja nie tylko z tym. Maska to jest przy okazji. Ogólnie, patrzcie, chodźcie za mną tutaj, patrzcie. Widzicie te takie dymy? Widzicie ten dym? Widzicie ten dym? Tu jest. Tu na prawo też. Pojawiły się takie różne jakby taka droga, która prowadzi. I w tamtą stronę, jak pójdziecie na prawo, to to prowadzi do jakiegoś miejsca dziwnego. I teraz pokażę wam, jakie to jest miejsce, bo zrobiłem zdjęcie. Pa, coś takiego. Co to takie fioletowe? Znalazłem jakieś takie dziwne miejsce. Nie wiem totalnie, co to oznacza, ale jest takie coś. I patrz, i tu zrobiłem jeszcze, tam wokół tego jest masa takiego czerwonego dymu. Jak wybuchnięte jeszcze, takie. No, to jest zdjęcie, które już nieważne. No i właśnie tam się kryje coś takiego. Nie wiem totalnie, co to jest. A no. Maska pomaga, w sensie nie bije cię dym, jak jesteś w tej masce? Słuchaj, możemy, wiesz co, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to przetestować, bo ja nie wiem, czy ta moja maszyna dalej działa, ale robiłem na niej testy. No wejdźmy w ten dym w ten dym. W ten dym wchodziłem na chillu, nie? To luz. Jak się czujesz? Bo normalnie to mnie biło, nie? Ej, możemy ewentualnie sprawdzić, czy jeżeli ktoś wejdzie jakby do tego dymu bez maski, czy coś, nie umiem się wysłuchać, czy coś się stanie. Ja tego nie sprawdzam akurat. Nie możemy tego robić, już się zmienimy w ketapa. Ja ostatnio to sprawdziłem i się nic nie stało, nie? Tak, właśnie. No to powinniśmy wyciągać lekcje, jednak tak nie wchodzić głupio jak kolega, nie? No dlatego mamy maski teraz i one nam powinny wystarczyć, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. Przynajmniej je tak przetestowałem. Jak Darth Vader. Dla kogo jeszcze masz te maski? Mam jeszcze jedną maskę dla Milki i mam jeszcze dwie nienazwane maski dla kogoś, jakby trzeba było. Dwie zapasowe jeszcze. Ale Milki współpracuje z katnapami. Dlatego masz rację. Już nie mam maski dla Milki. Nie mam maski dla Milki. Milki! Ej! Nie, no damy to. Czyli co? Wolny feeling.
Czyli idziemy się przespać, no bo jest teraz ciemno i tak. Idziemy tam, tak? Możemy tam pójść jak najbardziej, właśnie ja bym tam poszedł to sprawdzić, bo to trzeba przebadać, to jest dziwne miejsce. W każdym razie już tam dzisiaj nie idę, bo już jestem zmęczony. Trzymajcie te maski ciągle przy sobie, nie trzeba w nich chodzić w sumie, możecie je ściągnąć. Tak naprawdę jak będziecie widzieć dym i się do niego zbliżać, to w sumie lepiej wtedy założyć. Ale... O! Ty prawie wpadłeś do dymu! Kolego! To był zamach na kumpla, w ogóle. Się troszeczkę, kolego. W ogóle nie uważasz na siebie. Kolego, on nie uważał, ale to ty stał... mnie wpiąłeś w dym! To ty go popchnąłeś. Nie, w ogóle nie uważał na siebie. W ogóle nie uważałeś na siebie. Właśnie. Czuję się, że... Ej, dobra, co się z nim dzieje? Zamieniam się. Nie, no Dawid, nie rób sobie jaj. Kat papa. Gdzie on idzie? Kat pap. O nie, zamienił się w katkara. Katkar. Ej, no dobra. Nazywam się Katkar. Daj mi spokój. Dobra, słuchajcie, nie rozstawajcie się z tymi swoimi maskami, zakładajcie je w momencie, jak jest niebezpieczeństwo. Ja lecę na chatę, widzimy się jutro. Trzymajcie się. Elo.